obsłudze, jej osobowość, uśmiechnięta twarz, proponowanie spaceru po hotelu, prawda, że ona, wiedząc kim jestem, to może ja, wie pan co, bo na pewno to pana będzie interesowało, oprowadzę pana, wow, te spinki, wow, tak? I wtedy się już nie pamięta tak na bardzo, za bardzo o jakichś tam pewnie innych niedociągnięciach, mimo tego, że one były, i uwierzam, że w hotelu tej klasy one powinny być bardziej dopracowane, ale generalnie moje doświadczenie było znakomite. Dlaczego? Ze względu na ludzi, z którymi miałem tam do czynienia. Portier, Francuz, który wiedząc, kiedy mnie zapytał skąd jestem, on do mnie powiedział, jak się masz? Po prostu z całkiem niezłą polszczyzną. Akurat był u swojego, ma przyjaciół w Polsce, gościu w Częstochowie, w Krakowie parę lat temu i takie mu, prawda, wyrażenie utkwiło w głowie. Wow! Inny, prawda, prawda, portier, kiedy wyjeżdżałem już, wpakował mi walizki do samochodu, zamykał drzwi i mówi, dziękuję bardzo, po polsku, Francuz, tak? Więc to są takie znowu detale, które na jednym mogłyby zrobić wrażenie, na innym nie, ktoś to by zauważył, nie, ale my tego nie robimy dlatego, że to goście mają zauważyć, czy mogą zauważyć, tylko dlatego, że ja jako pracownik prawdziwie luksusowego hotelu mam świadomość istoty detali w obsłudze, tak? I jeszcze jeden przykład, który chcę dodać, podać, to jest właśnie ta świadomość swojej roli i tego zaangażowania. Kiedy gościłem w hotelu Four Seasons du Cap Ferrat, to jest w okolicy Nicei na Lazurowym Wybrzeżu, przyjechałem wcześniej do hotelu, dlatego że po prostu mój pokój nie był gotowy. Jeszcze recepcjonistka zaprosiła mnie do, żebym poczekał w barze przy plaży. Więc świeciło słoneczko, poszedłem sobie tam na drinka. Kiedy ja już schodziłem, po takiej skarpie się schodziło do hotelowego tego baru przy plaży, kelnerka powitała mnie już z nazwiska. Dzień dobry, panie Weber, słyszałam, że pan będzie u nas czekał na pokój, zapraszam serdecznie. Czyli co? Po prostu przekaz informacji. Recepcjonistka zadzwoniła, musiała pewnie mnie opisać, jak wygląda, no bo trudno, żeby wiedziała, że każdy, kto wchodzi, to jest właśnie pan Weber, tak? Czyli przekaz informacji, używanie nazwiska jako bardzo ważny element usługi prawdziwie luksusowej, zwłaszcza w tej komunikacji anglojęzycznej. Kiedy potem już się rozłożyłem na wygodnym leżaczku, barmanka podała mi mój ulubiony Aperol Spritz, kiedy się delektuję słońcem i otoczeniem, po prostu się rozejrzałem dookoła, po prostu, żeby się rozejrzeć, zobaczyć okolice. I przypadkiem nawiązałem kontakt wzrokowy z ratownikiem. Odwróciłem się, leżę dalej, patrzę przed siebie. Parę minut, no minutę, niecałą, obok mnie, prawda, staje owy ratownik, ratownik, i mówi, panie Weber, czy pan czegoś potrzebuje, bo widziałem, że się pan rozgląda. Czy on to zrobił za sprawą standardów, które mu wpisali do jego podręcznika? Nie. Świadomości miejsca, w którym on pracuje. Na pewno w standardach być może, oczywiście kontakt wzrokowy, uśmiech, to wszystko jest, prawda? Ale ja mogę nawiązać kontakt wzrokowy, po prostu się uśmiechnąć i pójść dalej. A co innego jest, kiedy ja mam świadomość jako pracownik, że skoro gość się rozgląda, to może, nie tylko, że z przypadku, ale że może on zwyczajnie czegoś chce i wyjdę proaktywnie w jego stronę, żeby zapytać, tak? To są te detale. Z kolei w drugą stronę, to tak trochę, a może celowo, żeby mieć inne spojrzenie na to wszystko, czy tego typu zachowania, z jednej strony jakby fajne, jak opowiadasz, tak? No to rzeczywiście robią wrażenie, ale z drugiej strony no sam się zastanawiam, czy gdzie jest ta bariera z kolei, pewnie bardzo cienka linia jest, żeby jej nie przekroczyć. Z jednej strony no, zainteresowanie gościem, który widzę się rozgląda, trzeba pewnie mu pomóc, przynajmniej zapytać, czy mogę mu w jakiś sposób pomóc. Tak. A z drugiej strony no rany boskie, no ja jako gość za moment będę bał się gdziekolwiek spojrzeć, na kogokolwiek spojrzeć, bo będą mnie wszyscy zaczepiali, czy mi przypadkiem nie trzeba pomóc. I to jest też taką pewną sztuką, tak uważam, w tym hotelarstwie luksusowym, aby to odpowiednio wyważyć. Bo też nie można wylać dziecka z kąpielą. Nie można za bardzo cukrzyć, nie można przesadzać. Wszystko w nadmiarze szkodzi, tak? Tak. Ale tutaj to, na co ty zwróciłeś uwagę, obserwowanie gościa. Może nie zawsze, żeby do każdego od razu, prawda, podchodzić i go zagadywać, prawda, i tak dalej, bo gościa trzeba obserwować, tak? Jego ten body language, język ciała, czy on w ogóle jest zainteresowany rozmową ze mną jako pracownikiem. Bo niektórzy mogą nas ignorować i na czym będzie im zależało, to na sprawnej, szybkiej obsłudze,
przykład zwłaszcza przy zameldowaniu, prawda, biorę klucz i idę do swojej roboty. I takiego gościa po prostu trzeba zostawić w spokoju. Ale są też goście, którzy pokazują niekiedy swoim zachowaniem, prawda, bo nawet sami przychodzą do nas jako pracowników i nas zwyczajnie zagadują. To zwyczajnie świadczy o tym, że ten gość po prostu wymaga więcej uwagi, tak? Mówiąc o tym obserwowaniu, bardzo mi się podobało, kiedy gościłem w Raffles Europejski i miałem problem na śniadaniu, żeby nalać sobie sok z dzbanka, bo tam odpływ został tam zapchany przez ten fusy z pomarańczy, bo to był świeżo wyciskany sok. I po prostu miałem problem z nalaniem tego soku. I już widzę, jak biegnie kelner, chyba pan Kacper, jeżeli dobrze pamiętam, i mówi, widzę, że pan potrzebuje pomocy. Tak? Czyli po prostu kelner, który stał gdzieś tam z boku, miał, prawda, szerokim kątem, miał spojrzenie na całą salę i obserwował gościa. I podszedł. Inne to by pewnie, co tam... Pewnie by się nie przejął, tak? Ale znowu to pewnie wymagało z jego strony pewnej świadomości i zaangażowania. Świadomość i zaangażowanie. Żadne standardy, żadne procedury, żadne szkolenia nie zastąpią świadomości i zaangażowania u pracownika. Od tego zacznijmy budowanie obsługi na najwyższym poziomie. Ja myślę, że już trochę weszliśmy w ten kolejny punkt, który mamy omawiać, tak? Personalizacja obsługi, wzbogacanie doświadczeń. Tak. Więc no jakby dobrze się złożyło, bo tak dosyć płynnie właśnie do tego punktu przeszliśmy. No właśnie. Mhm. Ale żeby mówić o wzbogaceniu doświadczeń i o personalizacji, to od czego trzeba zacząć w kontakcie z gościem? Od słuchania. Od obserwowania gościa, ale od słuchania, ale nie tylko słuchania tego, co on wprost do nas mówi, tego, co on może powiedzieć, prawda, że ja oczekuję, czy niekiedy ja żądam, bo są też i tacy goście, ale również to wymaga również umiejętności czytania między słowami, analizowania, wyciągania wniosków. I taki przykład, który pamiętam z jednej z moich szkoleń, doskonały przykład, nie tylko zaangażowania, ale wzbogacania doświadczeń, to jest barman, który mówi, że miał przed sobą w polskim hotelu, miał gościa, pana, który, prawda, przyszedł na drinka, no i barman go tam, ten chłopak go tam zagadywał, jak tam mija państwu pobyt, po prostu zwyczajne pytanie, tak? Choć niekiedy i niektórym pracownikom i brakuje takiego refleksu, żeby nawet o to zapytać. Niemniej gość tam powiedział, że wszystko fajnie i pięknie, przyjechałem tutaj z żoną, żeby świętować jej urodziny, akurat teraz poszła sobie do spa. No i co? Jeden pracownik mógłby to usłyszeć, uśmiechnąć się, prawda? O, jak miło i tyle, tak? Natomiast właśnie ten pracownik, ten barman przetworzył tą informację, zachował ją w pamięci, poszedł później do recepcji i powiedział, słuchajcie, gość z pokoju takiego i takiego świętują urodziny swojej żony, może coś dla nich zrobimy. Butelka wina, poszedł do pokoju, list z życzeniami od dyrekcji, tak? Czyli znowu to jest ten zaangażowanie, to jest to wzbogacanie doświadczeń gości. Żeby spersonalizować doświadczenia gości, z tym gościem trzeba rozmawiać, tego gościa trzeba obserwować, tak? I potem oczywiście trzeba notować, tak? Bardzo podstawą w takim zarządzaniu pobytem gościa w hotelu prawdziwym luksusowym jest budowanie profili gości. Czyli wszelkiego rodzaju uwagi, zażalenia, życzenia, prośby, one powinny być wpisywane do systemu, prawda? Po to, żeby mieć taką historię gościa, tak? Datę urodzenia, datę rocznicę ślubu, imiona dzieci, rok urodzenia dzieci, prawda, cokolwiek, jakim samochodem gość przyjeżdża, ile lubi mieć poduszek na łóżku, prawda, jak lubi spędzać wolny czas. Dlaczego, prawda, wszystkie te sieci hotelowe, które mają te ankiety w programach lojalnościowych, tam najczęściej jest pytanie, jak lubisz spędzać wolny czas? Muzyka, teatr, sport, prawda? Czemu to ma służyć? Powinno służyć temu, żeby hotel, który gości danego gościa, prawda, żeby tą ankietę na jego temat przejrzeć i zobaczyć, jak spersonalizować jego doświadczenia. Hotele marki prawdziwie luksusowe mają całą serię tak zwanych unique experiences, z których goście mogą skorzystać. Na przykład znowu wrócę do Four Seasons, gdzie nawet jak wejdziecie, szanowni państwo, na stronę Four Seasons, wejdziecie w zakładkę Extraordinary Experiences, to się nazywa. I każdy z hoteli sieci musi mieć opracowane dwa bądź trzy doświadczenia, które goście, niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne, ale coś, czego goście doświadczą,
tylko będąc gościem hotelu tej marki, tak? Więc zachęcam zawsze do tego, zwłaszcza moich klientów pięciogwiazdkowych hotele w Polsce, żeby właśnie postarało się taką listę dwóch, trzech, a nawet niech to będzie jeden, ale coś takie niezwykłe doświadczenie, czego goście mogą doświadczyć właśnie będąc gośćmi nie tylko na miejscu w hotelu, ale nawet w miejscowości, w której przebywają, tak? Personalizacja to również, co to znaczy? To również rozpoznawanie gościa nie tylko z twarzy, z jego preferencji, życzeń i tak dalej, ale również z nazwiska. O ile tutaj w komunikacji polskojęzycznej to tutaj się jest pewien taki zgrzyt językowy, kulturowy bym to powiedział, że się nie zwracamy Polak do Polaka po nazwisku. Natomiast to oczywiście to też nie stanowi problem, jeżeli już to jest, ale w komunikacji anglojęzycznej to jest absolutnie podstawa. Coś, z czego hotele luksusowe zwłaszcza uczyniły element wyróżniających ich obsługę. Coś, na co audytorzy bardzo zwracają uwagę. Pamiętam, pracując w Four Seasons, mieliśmy standard, że my, kiedy nawet do gościa zanosimy do pokoju szczoteczkę do zębów, ja musiałem dwukrotnie użyć jego nazwisko. Good morning, Mr. Brown, prawda? To jest pana szczoteczka. I na koniec jeszcze have a good evening, Mr. Brown, tak? Czy have a good night, tak? Czyli czemu to miało świadczyć? Tym, że ja tego gościa traktuję indywidualnie. My nawet mieliśmy, słuchaj, Rafał, szkolenia, jak zapamiętywać nazwisko. Musimy się uczyć, kojarzyć nazwisko, nie wiem, z owocem, z krajem, z kolorem, ze zwierzęciem nawet, tak? Mr. Fox, tak? Byliśmy uczeni, jak kojarzyć, jak zapamiętać, że ten pan ma na nazwisko Brown, Fox, czy i tak dalej, tak? Także to jest ta personalizacja, wzbogacanie doświadczeń, bo dla tych doświadczeń, to od czego zaczęliśmy w ogóle naszą tą dyskusję dzisiaj, w poprzednich odcinkach, to jest właśnie, że goście płacą nie za wygodne łóżko, nie za ten kotlet na talerzu, tylko goście płacą za wyjątkową obsługę i za spersonalizowane doświadczenia. Doświadczenia, dla których goście wracają i coś, co pozostaje im w pamięci. No i są gotowi zapłacić za to grube pieniądze. Tak, grube pieniądze. Prawda. Oczywiście, znowu mówiąc, prawda, o pieniądzach, no to wcale nie znaczy, że gruby pieniądz, prawda, za noc to jest ten 1000 euro, bo nawet kiedy ja, będąc gościem hotelu Dr. Eris, czy innych hoteli pięciogwiazdkowych, które uważają siebie za luksusowe, gdzie doba kosztuje 700-800 zł za noc, tak na polski rynek to jest wysoka cena, tak? No mówię, Raffles kosztuje tam od 800 zł można przenocować, tak? Więc cena jak najbardziej jest wyznacznikiem tego luksusowego produktu, luksusowej usługi, ale nawet gdybym przyszło mi płacić tylko 500 zł czy 300 za nocleg tam, to jeżeli ja jestem pięciogwiazdkowym hotelem i określam siebie jako ten luksusowy, to niezależnie od tego, ile gość za to płaci, on ma prawo oczekiwać obsługi produktu na najwyższym możliwym poziomie. I ostatni element, 10, to jest efekt wow, czyli tak naprawdę suma tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy, to suma tych unikalnych doświadczeń, to jest tej jakości. Tym efektem wow to może być właśnie widok z okna, tak? Atrakcje w sąsiedztwie, detale w wystroju, tak? To jest tak naprawdę, to są te wrażenia i doświadczenia, dla których, to co powiedziałem wcześniej, dla których goście wracają. Taki przykład, znowu podam markę w Four Seasons, gdzie paryski Four Seasons George Sang wydaje, słuchaj, 1 000 000 euro rocznie na same dekoracje kwiatowe. To tutaj moja koleżanka, która jest florystką w firmie Zielone Słoń, to ona akurat ona obsługuje niemalże wszystkie pięciogwiazdkowe hotele w Warszawie, to ona by chciała mieć taki budżet, prawda? Na dekoracje, na kompozycje kwiatowe. Mają tam w ogóle jakiegoś takiego celebrytę, florystę, który nawet książki w programach różnych telewizyjnych amerykańskich, bo nie jest Amerykaninem, ale mieszka w Paryżu, występuje 1 000 000 euro. Kiedy wchodzisz do tego hotelu, to po prostu masz całe lobby, masz ukwiecone po prostu kwiatami. To jest ten efekt wow, który i widzisz, no oczywiście za to też płacisz, bo to ma też przełożenie na cenę tego pokoju. To jest wszystko suma tych wszystkich doświadczeń, wystroju, to nawet jak pracownicy wyglądają, tak? Znowu hotel De Crillon ostatni, gdzie pracownicy nie byli ubrani w jakieś tam uniformy zwyczajne, tylko mieli projektantów mody,
którzy zostali zatrudnieni do tego, żeby uszyć uniformy, tak? To nie były jakieś garsoneczki, jakieś tam krawaty, kamizelki. Nie, to po prostu dziewczyny w recepcji, to one po prostu wyglądały jak dziewczyny z pokazu mody. W sukienkach, tak? Odźwierny, piękny, elegancki płaszcz z futrzanym kołnierzem i z kapeluszem na głowie. No kurczę, no jak po prostu mamy